taką radę. Wyrzucisz tej podróży koniecznie przed objawem. Strażakiem jestem dzielnym, mam do buchę i pas, więc by swój zamiar spełnić, pożegnam teraz was. Życzymy ci, Maciusiu, tych przygód jak najwięcej. Mówi nie, aj będą przygody te bezpieczne. Jeszcze ci nagrodę za jedną taką radę. Wyśrodzisz tej podróży koniecznie przed obiadem. Kukuriku, kukuriku. Wypełniłem każde swe zadanie. Strychy czysto wymiecione, sienie wysprzątane, starte wszystkie pajęczyny, wyniesione śmieci, a w tej pracy pomagały mi wszystkie grzeczne dzieci. Kukuryku, komendancie, uwierz w moje słowo, wypełniłem swe zadanie naprawdę wzorowo. Proponuję ci w nagrodę wspólną jazdę samochodem, w którym raz na pół godziny nakręcane są sprężyny. Trudne mi zadanie dał ten pękaty hutoworek, pełen jest zapałek, które pełniąc swe zadanie dzieciom odebrałem, bo nie każdy z dorosłych mówi dzieciom to co dnia, dzieci zawsze i wszędzie jak najdalej to ognia. Brawo piesku, pokonałeś wiele przeszkód. Kto je zna, ten zawsze powie, pies to strażak, co się zowie. Proponuję ci w nagrodę wspólną jazdę samochodem, w którym raz na pół godziny nakręcane są sprężyny. Babka, że zadanie znam. Pełniłam służbę nad brzegiem staw. Strów, rzek oraz przysław. Uratowałam od utonięcia dwie dojne krowy, cztery prosięcia, osiem indyńczek, trzy jemiołożnice i trzy kulawek ze staruszki. Poza tym, że ugoniłam dzieci, bo mnie komendant przecie oświeci, że woda zawsze jest bardzo groźna i do niej dzieciom chodzić nie można, kiedy w pobliżu nie ma dorosłych. Kaczuszko, szczerze ci gratuluję oraz w imieniu straży dziękuję. Proponuję ci w nagrodę wspólną jazdę samochodem, w którym raz na pół godziny nakręcane są sprężyny.
Olimpiadzie. Staś Golinowski. Karol Wiedoński. Daniel Wiedoński. Aneta Opiskiec. Karina Ślęzak. Iza Milewska. Justyna Mścichewska. I ukrył nam się mały strażak Michał. Narrator. Oraz, proszę Państwa, wielkie podziękowania za pomoc w scenografii Edek Saich. Pomoc w strojach Beata Kopicińska i Agnieszka Gessner. Akustyka nasza wspaniała, Rysiu Ślęzak. Wielkie podziękowania dla pani Józi Musiołek za wszelkie truskawkowe pyszności. I proszę Państwa, na zakończenie nasz komendant, reżyser, muzyk Jan Golinowski. Jeszcze
Krawcowa nasza. Ja, a gdzie jest druga Krawcowa? Agnieszka jest? Nie ma. Dobra, czyli już szyję. Anetka. Anetka, prosimy cię tutaj na środek. Ja obiecałem, ale dobra, już nie będę piedestału stawiał. Chciałem w taki sposób, żeby dać takie wniesienie, ale dobra. Proszę Państwa, od pierwszych inspiracji truskawkowych jest z nami pewna osoba. Piotruś! Robi wszystko, zawsze jest. Panie prezesie. Zapraszamy na pierogi. I lody truskawkowe i tort.